Witam, zapraszam na prezentację siodełka Sell Royal Respiro Moderate. Siodełka z tej serii dzielą się na trzy kategorie w zależności od stylu i pozycji jazdy. Omawiane przeze mnie wcześniej Respiro Relaxed było przeznaczone do komfortowej jazdy miejskiej. Ta wersja została zaprojektowana do bardziej pochylonej pozycji, której jeździec nie opiera już większości swojej masy na tylnej części siodełka. Trzecia odmiana wymusza jeszcze bardziej agresywną pozycję i jest przeznaczona na dłuższe trasy. Podobnie do miejskiej odmiany, Moderate jest wyposażony w te same systemy i technologie opracowane przez Sell Royal. Siodełko pokryte jest specjalną warstwą, dzięki czemu nie powinno się nagrzewać nawet po długim staniu w pełnym słońcu. Ma też dodatkowe wstawki z boku, chroniące przed uszkodzeniami i rozdarciami. Niestety, jak widać, to pokrycie nie jest tak wytrzymałe, jak chociażby w omawianych przeze mnie wcześniej siodełkach Ergona, Esculaba czy Speca, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Elastomer umieszczony od spodu oraz bardzo gruba wyściółka żelowa sprawiają, że na Respiro się wręcz płynie, a za dobry przewiew wrażliwych okolic odpowiada wlot z przodu siodełka, który kończy się w głębokim tunelu środkowym. Z tyłu, między prętami, znajduje się jeszcze specjalny uchwyt umożliwiający przypięcie toreb, światełek lub nawet małego, składanego zabezpieczenia busa. Siodełko ma 18 cm szerokości i prawie 28 długości, więc musi być ciężkie i waży ponad pół kilograma. Ale to i tak nic przy turbo ciężkiej odmianie Relaxed. Miałem niemały dylemat, jak ocenić to siodło. Nie jestem fanem dużej wersji, ale ta posiada dokładnie te same technologie i jest przy tym znacznie lżejsza. Więc jeśli lubisz takie grubaśne wynalazki, chcesz mieć siodełko dobrej jakości z dużą ilością bajerów i dość delikatnym pokryciem, dodatkowo bardziej niż wagę cenisz komfort, to Respiro Moderate jest ciekawą opcją. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!